niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego frekwencja w powiecie pabieńskim wyniosła 49,24%. W samych Pabienicach była niewiele, bo o 0,3% wyższa, 49,54%. To niemal dwa razy wyższa frekwencja od tej, którą odnotowano w poprzednich wyborach w 2014 roku. Inaczej niż w kraju zagłosowała większość mieszkańców zarówno powiatu, jak i miasta Pabienice, gdzie więcej głosów otrzymała Koalicja Europejska, wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość. W powiecie na koalicję zagłosowało 42,4%, a na PiS 40,4%. Trzeci komitet pod względem liczby głosów to Wiosna Roberta Biedronia z wynikiem 7,49%. W stolicy powiatu również wygrał koalicyjny komitet, który otrzymał poparcie 44,2% Pabieniczan, a przeliczając na ilość głosów było ich 11 260. Kandydaci PiS uzyskali 9759 głosów, co stanowi 38,31% wszystkich ważnych głosów. Na Wiosnę głos w Pabienicach oddało 2078 mieszkańców, w przeliczeniu na wynik procentowy to 8,16. Pozostałe komitety nie przekroczyły 5-procentowego progu wyborczego. Największą ilość głosów indywidualnie zdobył w Pabieńcach Marek Belka z Koalicji Europejskiej – 5857. Na drugim miejscu klasyfikuje się Witold Waszczykowski z PiSu – 4993 głosy. Rodzimych kandydatów w mieście mieliśmy dwoje. Aleksandra Stasiak z koalicji zyskała poparcie 893 Pabieniczan, a Michał Pietrzak z Wiosny 485. Patrząc na dane publikowane przez Państwową Komisję Wyborczą, wynika z nich, że w naszym łódzkim okręgu nr 6 frekwencja wyborcza wyniosła 46,88%. To trzeci wynik w skali kraju, a zatem dobry prognostyk, ponieważ to właśnie frekwencja ma istotny wpływ na liczbę mandatów, a więc ilości przedstawicieli danego okręgu w Parlamencie Europejskim. Sprawują wszechstronną opiekę nad chorymi z zaawansowaną chorobą nowotworową oraz ich rodzinami w domu chorego. Poprawiają jakość życia w taki sposób, by pacjent mógł się nim cieszyć do końca. Czynią to już od 20 lat jako Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabieńskiego. W miniony piątek w Fabryce Wełny odbyły się obchody tego jubileuszu, w których wzięli udział zaproszeni goście, m.in. władze miasta, powiatu oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych hospicjów. Stowarzyszenie ma 20 lat, ale początki opieki sięgają lat wcześniejszych. Przez 4 lata trzy pielęgniarki, ja i dwie moje koleżanki, pani Barbara Kałużna i pani Anna Dzwonnik, współpracowałyśmy wolontaryjnie na terenie naszego miasta z pacjentami, gdzie przyjeżdżali łódzcy lekarze. Ta współpraca trwała właśnie około czterech lat, może troszeczkę więcej, nie, lat konkretnych nie pamiętam, ale to troszeczkę trwało. W tym czasie jednocześnie szukałam tutaj na terenie Pabianic lekarza do współpracy, jak również miejsca, gdzie byśmy mogli przysiąść, mieć jakieś biurko, telefon. Rozmowy były z samorządami, z placówkami medycznymi. No tak przez ten okres tych czterech lat nie doszło do jakichś konkretnych, do konkretnych ustaleń, ale w momencie, kiedy zebrało nas się trochę więcej, aby utworzyć stowarzyszenie, organizację pozarządową, znalazł się również do współpracy lekarz, przyjął nas ksiądz Jan Witczak, kanonik z parafii Miłosierdzia Bożego. Jesteśmy mu za to bardzo wdzięczni, bo tam właśnie w tym miejscu, na jego terenie, w jego salkach spotkaliśmy się grupą 25-27 osób, gdzie stworzyliśmy stowarzyszenie. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 28 maja 1999 roku w Sądzie Wojewódzkim w Łodzi jako organizacja pozarządowa. W skład komitetu założycielskiego wchodziły pielęgniarki Elżbieta Ruta i Anna Dzwonnik, lekarka Teresa Uszyńska oraz magister farmacji Alicja Banat. Po ukonstytuowaniu się stowarzyszenia członkowie rozpoczęli swoją działalność, ale nadal była ona wolontaryjna. Pierwszy kontrakt został podpisany dopiero w maju 2000 roku. Dzięki otrzymanym pieniądzom można było zatrudnić personel, a to oznaczało dostępność do opieki chorym. W momencie, kiedy był podpisany kontrakt, do pracy przyszło dwóch lekarzy,
3 pielęgniarki. Przez następne 2-3 lata dochodziły panie pielęgniarki, fizjoterapeuta, psycholog. Zresztą w ogóle zaczęliśmy działalność jako niepubliczny zakład opieki paliatywnej, w który w skład wchodził właśnie psycholog, fizjoterapeuta, pracownik socjalny, lekarze i pielęgniarki. W 2000 roku stowarzyszenie otrzymało też nową siedzibę, którą mają do tej pory. To budynek przy ulicy Dąbrowskiego 46. Mieści się w nim biuro przyjęć chorych, odbywają się w nim cotygodniowe spotkania zarządu, zespołowe oraz istniejącej bez mała również 20 lat tak zwanej grupy wsparcia. Tam też znajduje się ośrodek walki z rakiem, dodatkowa komórka, jaką stowarzyszenie powołało do życia w 2013 roku. Ideą ośrodka, jak sama nazwa wskazuje, jest pomoc osobom, które zachorowały na chorobę nowotworową. Też również jest naszą działalnością nieodpłatną, jak również grupy wsparcia są też działalnością nieodpłatną i kontynuujemy to. Wiemy, że jest taka potrzeba w środowisku, zgłaszają się osoby dotknięte chorobą nowotworową, ale nie w jej czynnym działaniu. Korzystają te osoby z pomocy pani dietetyk, pani fizjoterapeutki, jak również pani psycholog. Są to spotkania comiesięczne, tak samo jak grupy wsparcia, gdzie są też spotkania comiesięczne, czyli nasza praca nie kończy się w momencie odejścia chorego, tylko kontynuujemy ją dalej, zapraszając rodziny, które potrzebują przeżyć żałobę. Bezpłatną opieką stowarzyszenia obecnie objętych jest ponad 60 osób w tak zwanym ruchu ciągłym. Kiedy to na początku w 2000 roku w ramach pierwszego kontraktu takich pacjentów było 14. Jednak chorych, potrzebujących pomocy oraz ich rodzin przybywało, stąd co roku kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia były zwiększane od 2 do 3 osób. Przez całe te 20 lat przyjęliśmy i wspieraliśmy i towarzyszyliśmy 5000 osób. W tym roku już jest maj, a do końca kwietnia już jest objętych osób 150. Także zapotrzebowanie na taką opiekę tutaj jest i jest potrzebna, czujemy to. Pacjentami w tej chwili zajmuje się kilkunastoosobowy zespół, 9 pielęgniarek, 4 lekarzy, 2 psychologów i fizjoterapeuta. Osoby te, aby dojechać do chorych, dziennie pokonują blisko 120 km, stąd potrzeba, jak przyznała prezes, samochodów, które po prostu się zużywają. To jedno z marzeń, ale nie jedyne. Stowarzyszenie marzy również o większym lokalu, ponieważ ten obecny jest już za mały. Przybywa personelu, osób uczestniczących we wspomnianych spotkaniach oraz sprzętu, który bezpłatnie wypożyczany jest chorym. Innym marzeniem też jest moim, naszym właściwie stowarzyszenia, tego naszego, które powstało, stacjonarne, bo też to jest wielki problem, jeżeli chodzi o nasze województwo, ponieważ pełnił również rolę konsultanta wojewódzkiego, więc zbieram dane dla ministerstwa i według wyliczeń WHO na województwo łódzkie około 200 łóżek brakuje. Cieszymy się, ponieważ jedziemy w czerwcu na otwarcie hospicjum Kutnowskiego. Słyszę, że właśnie Zgierz również chyba jesienią będzie otwierał hospicjum. To jest tak, ale to jest kilka kilometrów od nas. Jeżeli jest potrzeba wysłania chorego do hospicjum, czyli na dłuższy pobyt, wysyłamy do Lichenia. Kolejki są oczekujących. Teraz w tej dobie właśnie wyjazdów za granicę ludzi, dzieci i młodzieży, osób, opieka jest potrzebna bardzo mocno, całodobowa dla wielu ludzi z przyczyn naszych takich też również ekonomicznych, albo samotności osoby, bo tak życie się jej potoczyło, a nie inaczej. I tu mamy problem, ale mamy mamy zaprzyjaźnione oddziały i oni nam też nie odmawiają, ale oni też ze swojego terenu też muszą zaopiekować się swoimi, więc czasami jest to czas oczekiwania 2 tygodnie, 3 tygodnie. Czasami jest tak, że chory nie doczeka tego przyjęcia na 24-godzinną opiekę. To dla nas jest również jakaś trudność i odpowiedzialność za tego człowieka, bo trzeba zapewnić naszą opiekę tam u chorego. Wiadomo, że nie nocujemy z chorym, ale zwiększa się ilość wizyt. No i też jakoś w taki sposób, mówię, czujemy się odpowiedzialni.
Ale to, co cieszy, jak przyznała Elżbieta Ruta, to chęć pracy młodych osób, których przybywa. Chcą pracować i pomagać ludziom chorym na nowotwory. Tym bardziej, że w historii stowarzyszenia odnotowuje się sytuację, kiedy osoby objęte opieką wracają do normalnego życia. Było kilkanaście przypadków, kiedy wydawało się, że chory będzie z nami i będzie do końca i będziemy się żegnali z nim, ale były osoby, które właśnie, myślę, że też naszej opiece, naszemu wsparciu i psychologów, i lekarzy, pielęgniarek, po otrzymaniu odpowiednich leków, ustawieniu leków, wracały do normalnego życia. No, nawet były powroty, również zdarzały się w naszej historii powroty do pracy. Podczas jubileuszowego spotkania kilku osobom wręczono nagrody za szczególny wkład i zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabieńskiego. Otrzymały je jego wiceprezes Anna Dzwonnik, członkini Teresa Uszyńska, oraz była sekretarz Alicja Banat i była pielęgniarka Barbara Kałużna. Były też podziękowania dla prezes Elżbiety Ruty, kierownik medycznej dr Małgorzaty Koprowskiej oraz dla całego zespołu, który tworzą lekarze, pielęgniarki i psycholog. Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej przyznało też tytuły honorowych członków. Zostali nimi przedstawicielka rodzin pacjenckich i darczyńca Elżbieta Trybuchowska, Florian Wlaźla, który był w grupie założycielskiej stowarzyszenia i jako prezydent je wspierał, oraz Krzysztof Górny i Witold Kosmalski, którzy również wspierają finansowo stowarzyszenie. Uroczyste podziękowanie wręczono założycielowi firmy Aflofarm Andrzejowi Furmanowi, prezesowi firmy Jackowi Furmanowi oraz całemu zarządowi firmy za organizację 20-lecia Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabieńskiego. Jak to na jubileuszach bywa, nie zabrakło serdecznych życzeń, podziękowań oraz gratulacji od gości. Na następne 20 i 20 lat dużo takiej wrażliwości, takiej wnętrzności ludzkiej, której na co dzień jesteście odbiorczyniami czy odbiorcami, jeśli by można było powiedzieć, w liczbie mnogiej, i takiej ludzkiej, serdecznej troski. Jeszcze jedno zdanie. Ja pamiętam takie słowa, jak pani biegła z jednego miejsca do drugiej, bo tutaj ktoś już odchodzi, a tam ktoś następny czeka na pomoc i też już dzwonią najbliżsi, którzy czasem nie potrafią, czasem nie mogą, a czasem może nie chcą po prostu być w tych najtrudniejszych chwilach życia człowieka, kończącego się życia. Dzięki właśnie Państwa działalności, dzięki Państwa pracy, życie ludzi w tym takim no, niezwykle trudnym momencie, momencie, który poprzedza właściwie ich odejście, staje się na pewno dużo, dużo łatwiejsze. I samorządy, władze, gdyby nie to, że takie właśnie stowarzyszenia, tak jak Państwo, tacy ludzie jak Państwo wspieracie te osoby, byłoby naprawdę bardzo, bardzo trudne. Chcieliśmy serdecznie dołączyć się do tych pięknych podziękowań, które przed chwilą były pod Państwa adresem wygłoszone, bo nie wszyscy są gotowi pogodzić się z własną śmiercią, nie wszyscy są gotowi pogodzić się z nieuchronną śmiercią tych najbliższych i wtedy tak bardzo doceniana jest właśnie ta pomocna dłoń, którą wyciągacie. Drodzy Państwo, to oczywiście spotyka nas czasami rzadziej i oby, ale śmierć jest niestety obecna i niestety od niej nie uciekniemy i dzięki Waszej pracy i Waszemu zaangażowaniu może ona odbyć się po prostu w sposób godny, za co serdecznie w imieniu władz miasta Wam dziękujemy. Obecnie stowarzyszenie liczy 27 członków. Jako organizacja pozarządowa utrzymuje się z kwest, imprez charytatywnych, z dobrowolnych dotacji zakładów pracy i darowizn. Od stycznia 2006 roku jest organizacją pożytku publicznego, dzięki temu może pozyskiwać fundusze z odpisu 1% od podatku. Pozyskane w ten sposób środki finansowe stowarzyszenie przeznacza na zakup sprzętu medycznego niosącego ulgę chorym w cierpieniu oraz na wszelką niezbędną pomoc dla chorych i ich rodzin. Od 100 lat wszędzie dla wszystkich. Tak brzmi hasło naczelne, które jest jednocześnie logo tegorocznych obchodów stulecia Polskiego Czerwonego Krzyża. Jubileusz zatytułowany Spotkanie Pokoleń zgromadził nie tylko członków organizacji, ale i jego sympatyków, osób wspierających, tych, którzy w jakiś sposób byli i są związani z PCK.
Organizację zawiązano wiosną 1919 roku. W Pabienicach zalążki były jesienią, kiedy to na terenie miasta zawiązał się Komitet Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Sanitarnej. Na samym początku było tak, że mieściliśmy się jako siedziba PCK w dawnym areszcie Magistratu Miejskiego. Później otrzymaliśmy pomieszczenia już na działalność i takim pierwszym oficjalnym miejscem to jest Zamkowa 34, istniejący dziś budynek, gdzie 8 maja, w dzień, Światowy Dzień Międzynarodowego Krzyża i Półksiężyca, odsłoniliśmy pamiątkową tablicę upamiętniającą, że tam w latach 33-34 funkcjonował i działał Polski Czerwony Krzyż. Kolejne siedziby PCK to ulica Mariańska, Gancarska, Pułaskiego, Świętego Rocha, Kościuszki, znów Pułaskiego i od 30 września 1999 roku budynek przy ulicy Moniuszki 16, kiedy to nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi. Ale niezależnie od miejsca, w którym się znajdował, organizacja w swej działalności kieruje się zasadami międzynarodowego prawa humanitarnego oraz 7 podstawowymi zasadami ruchu, którymi są humanitaryzm, bezstronność, neutralność, niezależność, dobrowolność, jedność i powszechność. Pomagamy tym, którzy potrzebują tej pomocy. 60 lat temu włączyli się w to krwiodawcy. A cały czas działają wolontariusze. Wolontariusze i krwiodawcy to jest taka siła napędowa. W młodych ludziach upatrujemy przede wszystkim przyszłości Polskiego Czerwonego Krzyża, który w czasie tych 100 lat przechodził różne koleje losu. Jeżeli chodzi o Pabianice, to zawsze kierowali nim bardzo zacni, znakomici ludzie. Było w nich bardzo wielu lekarzy. Jeden z nich nawet ma swoją ulicę w Pabianicach, ten, który zakładał, czyli pan dr Eichler. Natomiast wszyscy, którzy kierowali tym Czerwonym Krzyżem, zawsze się kierowali dobrem ludzi, którzy potrzebują pomocy. I przez te wszystkie lata nic się nie zmieniło. Ciągle pomagają. Jak wszyscy wiedzą, Polski Czerwony Krzyż nie jest dotowany przez państwo. Tak jak każde inne stowarzyszenie zabiega o to, aby pozyskać pieniądze na realizację swoich działań statutowych. W ciągu roku organizacja przeprowadza 35 akcji, zarówno statutowych, jak i tych organizowanych przez 53 wolontariuszy. To młodzi ludzie, uczniowie szkół średnich i studenci. Przede wszystkim pomagamy za uśmiech. Tak, mamy mnóstwo akcji różnych, pomocowych w mieście i w powiecie. Na dniach powiatu jesteśmy, na dniach miasta również jesteśmy. Prowadzimy nasze takie akcje, gdzie jak gorączka złota, gdzie kupujemy kolonie. Mamy również zbiórkę żywności w hipermarketach dwukrotnie do roku. Pomagamy dzieciom z hospicjum, bo zbieramy zabawki. Także naprawdę wolontariat, oczywiście pomagamy ludziom i młodszym i starszym, którzy są niepełnosprawni również, po to, żeby zakupić sprzęt do rehabilitacji dla tych dzieci, zbierając właśnie między innymi nakrętki. Generalnie można rzec, pomagamy, jeszcze raz pomagamy. Jednym z istotnych elementów uroczystego spotkania pokoleń było przekazanie nowego sztandaru oddziałowi rejonowemu PCK. Ten, który mamy od dawna, od połowy lat 50., już, że tak powiem, trochę przeżył z nami. Nawet była renowacja sztandaru, ale to już też nie pomogło i taka była decyzja, że postaramy się o nowy. Dzięki hojności społeczeństwa możemy dzisiaj, tu widać na tym stole, nowiuteńki sztandar wręczyć i myślę, że od tego momentu on będzie nas godnie reprezentował. Niniejszym uroczystym aktem stanowimy i przekazujemy sztandar ufundowany dla oddziału rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach. Sztandarem tym pragniemy nawiązać do kanonów, jakie są podstawą działania Czerwonego Krzyża, a to humanitaryzm, bezstronność, neutralność, niezależność, dobrowolność, jedność i powszechność. Czynimy to w stulecie powstania Polskiego Czerwonego Krzyża w przekonaniu, że pod tym sztandarem kolejne pokolenia jego członków i wolontariuszy będą kształtowały swoje postawy i które będą kontynuowały ideę zawartą w motto obchodów stulecia jego powstania. Symboliczne nabijanie gwoździ sztandaru odbyło się tradycyjnie przez fundatorów sztandaru i zaproszonych gości. Akt nadania sztandaru oddziałowi rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach
jako wyraz wdzięczności i podziękowania za wieloletnie, szczególne zasługi w rozwoju i upowszechnianiu idei czerwonokrzyskiej. Podpisał pan prezes Polskiego Czerwonego Krzyża Stanisław Krać. Proszę prezydenta miasta Pabianic, aby w imieniu fundatorów przekazał sztandar władzom Polskiego Czerwonego Krzyża. Panie reprezentuje teraz władzę. Tak jest, zapraszam. Proszę prezes Jolantę Chełmińską o przekazanie sztandaru władzom oddziału rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach. Wszystkie cele, jakie ma Polski Czerwony Krzyż. Do tej pory widzieliście świetnie, mam nadzieję, że... Proszę o przekazanie sztandaru pocztowi sztandarowemu. Strzeżcie jego jak własnej źrenicy oka. Przyrzekamy, że honoru tego sztandaru nie splamimy ku chwale Polskiego Czerwonego Krzyża. Oddział rejonowy PCK otrzymał odznakę honorową Primus in Agendo, czyli pierwszy w działaniu, nadaną przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Jest ona wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego, najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach. Jak zawsze, jubileusz to doskonała okazja do przyznania odznaczeń i wyróżnień. Złoty Krzyż Zasługi otrzymali Małgorzata Cieślak, Małgorzata Grabasz i Kazimierz Manios. Srebrny Krzyż przyznano Annie Boik, Renacie Krysiak, Włodzimierzowi Odrowskiemu i Wiolecie Wojdyńskiej-Kusiak. Natomiast brązowy krzyż wręczono Angelice Grabasz, Aleksandrze Kapucińskiej, Barbarze Kardas, Ewie Kaszowskiej, Annie Krawczuk, Izabeli Komorowskiej, Przemysławowi Ludwisiakowi, Annie Masłowskiej-Trzeszczak, Katarzynie Olewińskiej, Ewie Sarnowiak, Tomaszowi Staniszewskiemu i Małgorzacie Zbijewskiej-Gęs. Ponadto 9 osób otrzymało odznakę honorową za zasługi dla ochrony zdrowia przyznaną przez ministra zdrowia. W gronie tym znalazła się m.in. historyk oddziału rejonowego PCK Zdzisława Gąsiorowska. Za wieloletnią działalność na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża i propagowanie czerwonokrzyskich idei przyznano odznaki honorowe 1, 2, 3 i 4 stopnia. Wręczono również odznaki zasłużone dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Były też okolicznościowe pamiątkowe plakiety z podziękowaniem za wieloletnią współpracę, wspieranie działalności stowarzyszenia oraz za pomoc w realizacji motta obchodów tej rocznicy od 100 lat wszędzie dla wszystkich. Podobne plakiety z podziękowaniem za wieloletnią działalność w stowarzyszeniu otrzymali żyjący do dziś prezesi oddziału rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach: Przemysław Holwek, Bogdan Piotrowski, Małgorzata Grabasz i obecnie pełniący tę funkcję Włodzimierz Odrowski. Jak przyznał Andrzej Chałupka, zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele jest jeszcze do zrobienia, ale te 100 lat naszej działalności pozwala stwierdzić, że działając w oparciu o członków oraz wolontariuszy, daliśmy dowód na to, że na Polski Czerwony Krzyż zawsze można liczyć, że mimo wszystkich trudności, jakie napotykamy na swojej drodze, nadal będziemy starać się pomagać tym wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują. Oficjalna uroczystość z okazji stulecia Polskiego Czerwonego Krzyża pod hasłem Spotkanie Pokoleń nie zakończyła świętowania tego okrągłego jubileuszu. W sobotę na terenie Lewityna obchody przybrały bardziej rekreacyjną formę. Do południa organizatorzy zaprosili do świętowania z PCK osoby aktywne. Pierwsza z dwóch imprez o tym charakterze to rajd rowerowy. Można powiedzieć, że praktycznie na stulecie pojechało 100 uczestników tego rajdu. Kierunek to był Sereczyn, dokładnie 17,5 km. Zawodnicy wrócili po troszeczkę dłużej niż 2 godzinach, bardzo zadowoleni i szczęśliwi. Najmłodszy zawodnik miał 4 latka, który jechał, a później w kolei to była jeszcze 6-letnia dziewczynka.
a najstarszy no to już dużo, bo 30 bodajże z tego co wiem chyba 8 czy 6 rocznik, jakoś tak jak spojrzałam w kartotekę. Dla najmłodszego i najstarszego uczestnika rajdu organizatorzy przygotowali pamiątkowe statuetki, natomiast każdy cyklista otrzymał pamiątkową smyczkę i magnes na lodówkę z logo PCK. Godzinę po tym, jak rajdowicze wyruszyli w trasę, odbyła się kolejna impreza, pierwszy bieg z psem. 11 biegaczy wraz ze swoimi pupilami mieli do pokonania 800-metrową trasę. Na starcie stanęły czworonogi różnych ras. Jak można było zaobserwować, w większości przypadków to właściciele przybiegli na metę bardziej zmęczeni od swoich psów. Każdy chętnie ugasił pragnienie serwowaną przez organizatorów wodą. Pierwszy na mecie zameldował się Bartosz Gabrianczyk z psem Tofikiem. Nie było tak ciężko, chociaż chyba bardziej się zmęczyłem niż piesek, także, ale bardzo fajny wyścig. Kto biegł pierwszy, pan czy pies? Znaczy, chyba piesek, chociaż czasami musiałem go ciągnąć. I w tej imprezie PCK przygotowało pamiątki dosłownie dla wszystkich uczestników. Każdy biegacz i każdy pies został udekorowany specjalnym medalem. Oprócz tego były przywieszki, które można przypiąć do psiej obroży i tak jak na rajdzie, magnesy PCK. Na trzy pierwsze pieski tak naprawdę, które przybiegły, były jeszcze ufundowane przez sklep zoologiczny na Trauguta trzy takie, można powiedzieć, zestawy, gdzie była karma, szampon i jakieś tam jeszcze gadżety. O godzinie 13 rozpoczął się rodzinny piknik, a ponieważ pogoda dopisała, uczestniczyły w nim setki pabieńczan i osób spoza naszego miasta. Organizatorzy przygotowali sporo atrakcji, a ich głównymi adresatami były w większości przypadków dzieci. Jedną z nich była gra piknikowa, w ramach której należało wykonać kilka zadań, aby zdobyć nagrodę. Jest między innymi zrobienie sobie zdjęcia ze super wolontariuszem i pokazanie go wolontariuszowi w namiocie po to, żeby mógł pieczątkę postawić. Jest memory, czyli trzeba dopasować zdjęcia akcji do nazw akcji, jakie u nas są. I to tak różnie bywa, bo dzieci no, i dorośli nieraz im się myli, albo po prostu nie wiedzą, jak dana akcja się nazywa, więc też się uczą tego. Ułożyć logo Polskiego Czerwonego Krzyża z puzli. Mają również narysować super wolontariusza, jak sobie go widzą, i moi wolontariusze robią wystawę z tych przepięknej, taką galerię przepięknych rysunków. Oprócz tego jest krzyżówka związana z historią Polskiego Czerwonego Krzyża. Z innych atrakcji nie można pominąć szaleństw na dmuchanych zabawkach, które cieszą się zawsze dużym powodzeniem. Sporo chętnych było przy strażackim wozie, którym podjechali strażacy z OSP Pabienice. Oglądanie samochodu i jego wyposażenia, które jest niemal na każdej imprezie plenerowej z ich udziałem, nie przebiło innej atrakcji. Zarówno dziewczynki, jak i chłopcy chcieli zabawić się w symulowane gaszenie pożaru z użyciem, mówiąc kolokwialnie, strażackiej sikawki. Było też tradycyjne, można powiedzieć, malowanie buzi. Każdy mógł przeprowadzić resuscytację na fantomie lub zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w fotobudce. Jak to na pikniku, nie mogło zabraknąć czegoś dla ciała. Dzieciaki do woli posilały się cukrową watą i popcornem, dorośli chętniej częstowali się kiełbasą i kaszanką z grilla i chlebem ze smalcem i małosolnym ogórkiem. Pragnienie można było ugasić wodą z dodatkami serwowaną przez zakład wodociągów i kanalizacji. Przez cały czas trwania imprezy w mobilnym punkcie można było oddawać krew. Zarejestrowały się 22 osoby, udało się pobrać krew 15 krwiodawcom, co dało łączny wynik prawie 7 litrów tego życiodajnego płynu. Iście piknikowemu nastrojowi sprzyjała aura, stąd tak wielu mieszkańców, którzy wzięli udział w imprezie na stulecie PCK. Na relacje zarówno z oficjalnych obchodów jubileuszu, jak i imprez towarzyszących zapraszamy w środę do Pulsu Miasta. Wcześniej był to piknik na tratwie, od kilku lat organizowany jest pod inną nazwą Rodzina Ach Rodzina. Organizatorami tego wydarzenia są Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej oraz Placówka Wsparcia Dziennego Junior przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej. Majowy termin nie jest przypadkowy. 15 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Rodzin, święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 20 września 1993 roku. Celem obchodów jest pogłębienie świadomości społeczeństwa na temat problemów rodziny. Piknik podzielony jest na dwa etapy. Na pierwszy z nich zapraszani są podopieczni wszystkich jednostek podległych Miejskiemu Centrum Pomocy Społecznej. Później dołączają do nich wszyscy chętni mieszkańcy Pabianic. Taka formuła zapraszania pabieńczan na piknik trwa od 4 lat. Zdecydowaliśmy się na taką formę, ponieważ chcemy podkreślić rolę rodziny, podkreślić, że właśnie tutaj każdy może przyjść z Pabianic właśnie na ten piknik.
Atrakcji piknikowych jak zwykle na tym wydarzeniu plenerowym organizowanym przy ulicy Partyzanckiej nie brakuje. W tym momencie mamy na scenie przedstawicieli naszych jednostek MCPS-u. Występują i seniorzy z Centrum Seniora i także podopieczni Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy, a także Warsztatu Terapii Zajęciowej. Co roku na pikniku swoje stoiska mają służby dbające o nasze bezpieczeństwo, policja i straż miejska. Na terenie tradycyjnie ustawiono dmuchańce. Każdy mógł wziąć udział również w zabawie polegającej na wykonaniu konkretnych zadań w namiotach animacji. W każdym namiocie, który jest zorganizowany właśnie przez nasze jednostki, każdy może wykonać jakieś zadanie i są to różnie. Można zagrać w grę. W namiocie chociażby placówki wsparcia dziennego junior są gry ekologiczne. Można również wykonać prezent dla mamy, dla taty, dla dziecka z okazji Dnia Dziecka. Są do wyboru naprawdę przeróżne rzeczy, bo i zakładki do książek, i ramki na zdjęcia, i też kartki, laurki, i tego jest naprawdę strasznie, strasznie dużo, także na pewno każdy dla siebie znajdzie coś. Trudno, żeby zabrakło na pikniku czegoś dla ciała. Organizatorzy jak zwykle fundują sporo smakołyków. Były potrawy z grilla, przesmaczny chleb ze smalcem, co możemy potwierdzić z autopsji. Oprócz tego coś na słodko, ciasta i specjalnie dla łasuchów kanapki z miodem. Wspólna zabawa pawieńskich rodzin trwała do godziny 19:00. Po raz piąty w Pabienicach gościliśmy najsprawniejszych strażaków. W zawodach Firefighter Combat Challenge uczestniczyło 84 zawodników, wśród nich było 5 kobiet. Analizując dalszą statystykę, w Pabienicach pojawili się zawodnicy spoza naszego kraju, 5 z Ukrainy i po 4 z Francji i Czech. W rywalizacji brali udział w większości strażacy zawodowi, ale również niemała, bo 25-osobowa grupa ochotników. Nie było niestety w tym roku reprezentantów Państwowej Straży Pożarnej z naszego miasta, ale nasz powiat reprezentowało 8 zawodników z OSP. Rywalizacja tak jak zwykle polegała na wykonaniu 5 zadań. To są najczęściej wykonywane zadania w fachu strażackim. No, trzeba je wykonać w pełnym rynsztunku, z aparatem powietrznym na plecach, z maską na twarzy, także jest to wszystko utrudnione, no ale taka praca strażaka, no nie jest łatwo. Odbywają się jeszcze biegi tandemowe, czyli te same zadania wykonuje 2 zawodników i biegi sztafetowe, te same zadania wykonuje 5 zawodników. Już bez masek na twarzy, ale w pełnym rynsztunku i w aparatach na plecach. Po starcie zawodnik musiał wnieść pakiet węży o wadze 19 kg na wieżę. Po dotarciu na szczyt musiał wciągnąć taki sam ciężar za pomocą liny. Następnie przy pomocy młota 5-kilowego musi przesunąć sztabę 70-kilową na odległość 1 metra, uderzeniami oczywiście. Następnie pokonuje slalom, by dobiec do tak zwanej nawodnionej linii gaśniczej zakończonej prądownicą. Zarzucają sobie na ramię, przebiega około 30 metrów, przebija drzwi, w tym wypadku wahadłowe, musi wodą strącić cel i wisienka na torcie podbiega do manekina, który waży 80 kg, tyłem przeciąga go 30 metrów do mety. Te same zadania muszą wykonać filigranowe dziewczyny, które ważą po 60 kg. Nie odpuszczają, każda z nich pokonała tor. Jedną ze strażaczek była Agnieszka Wiatrowska, która nawiasem mówiąc wygrała rywalizację pań, a dodatkowo już poza konkursem w związku z przypadającym w dniu zawodów świętem wszystkich mam, wraz ze swoimi 2 synami pokonała dolną część zadań. Było to dość widowiskowe wydarzenie. To było takie trochę spontaniczne, ale bardzo mi się przydała pomoc, są silne chłopaki. Jak było? Powiedzcie, co dobrze, było najgorsze? Dobrze. Co było najcięższe do wykonania? Co wam sprawiło trudność? Który co wykonywał? Przypomnijcie. Ja slalom i linię wodną. Ja młot i slalom. No i słuchajcie, jak było? Ciężko? Łatwo? Nie. Dosyć łatwo. Dosyć łatwo. Są wyszkoleni. Są wyszkoleni. A to wyszkolenie pochodzi nie tylko od mamy, ale i od taty, który również jest strażakiem i również wystartował w zawodach i tu ciekawostka w swoim rodzinnym mieście. Paweł Wiatrowski to były zapaśnik PTC. Państwo Wiatrowscy poznali się na obozie sportowym, zdradza pani Agnieszka. Mieszkaliśmy tutaj również przed ślubem, także też przez rok byłam pabianiczanką. Uzupełniając osiągnięcia strażackiego małżeństwa Wiatrowskich, Agnieszka zwyciężyła, jak już wspominaliśmy, w kategorii ogólnej kobiet i kobiet OSP. Paweł uplasował się na 18 miejscu w kategorii Open, natomiast jako tandem mix Wiatrowscy zajęli 2 miejsce. Zawody Firefighter Combat Challenge, które obserwować mogą zwykli mieszkańcy, są dla strażaków formą sprawdzenia swojej wydolności, ale nie tylko, mówi Jurek Kulicki.
a społeczeństwu pokazać, że chronią nas ludzie bardzo sprawni, że nie mamy się czego obawiać. Oczywiście oby nigdy nie przydarzyła się taka sytuacja, że muszą nam pomagać, ale jeśli, to pokazują, że spokojnie na luzie, śpijcie, my was uratujemy. W tegorocznych zawodach całe podium w konkurencji indywidualnej zajęli zawodnicy spoza naszego kraju. Pierwszy z czasem 1 minuta 37,4 sekundy był Wit Malenowski z Czech. W sztafetach i tandemach Open zwyciężyli Ukraińcy.